Dzień dobry Państwu. Dzisiaj upieczemy murzynka z trójkolorową galaretką. Najpierw upieczemy ciasto, więc trzy jajka wbijamy do naszej miski. Wlewamy mleko. Szklanka mleka, szklanka cukru, pół szklanki oleju, może olej będziemy ciutkiem wlewać, cukier waniliowy, opakowanie cukru waniliowego i to zmiksujemy, te składniki zmiksujemy, wlewając stopniowo olej. Tutaj nasze pierwsze składniki się miksowały. Teraz dodamy sypkie składniki, to znaczy mąka, dwie szklanki mąki. Przesiejemy ją do miski. Tutaj niby jest pomiarka na dwie szklanki, ale coś nie bardzo ufam, wolę. Jest tutaj kreseczka do tego. Przesiejemy mąkę. No. Łyżeczka cynamonu, nie taka kopiasta, kopiasta łyżeczka kakao, tutaj będę miała kopiasta, nie, troszkę, bardzo kopiasta łyżeczka sody, i na wolnych obrotach zmiksujemy to. Miksujemy to na najniższych obrotach, aż się ta masa rozmiesza chwilkę. Tutaj mam taką o średnicy 24 cm tortownicę. Na spód daję papier do pieczenia. Boki wysmarowałam margaryną obspaną, tartarną bułką. Wlewamy nasze ciasto i będziemy piekli w temperaturze 180 stopni 40 minut. Stawiamy do piekarnika na trzecią półkę, po środku 180 stopni Celsjusza na 40 minut. Po 40 minutach nasze ciasto jest upieczone, wyciągamy do ostudzenia. W tym czasie przygotujemy galaretki do naszych przełożenia. Teraz przygotujemy dwie galaretki. Galaretki co prawda można dzień wcześniej, jak komuś zależy na czasie, sobie przygotować. Tutaj jest z połowy porcji, to jest na pół litra wody, więc ja z jednej szklanki 250 ml rozpuszczę dwa kolory galaretek. Może być zielona i czerwona, ja mam tutaj akurat żółtą i czerwoną. Drugą galaretkę zrobimy tak jak zgodnie z instrukcją, czyli do gorącej wody wsypujemy galaretkę i mieszamy. Po rozpuszczeniu się żelatyny odstawiamy
galaretki, żeby wystygły. Jak wystygną, wkładamy do lodówki do stężenia. Teraz przygotujemy masę do naszego ciasta. Tutaj ciasto jest upieczone, ściągnięta obręcz i musimy zagotować 1,5 szklanki cukru z 0,5 litra mleka. 1,5 szklanki odmierzymy. I do tego 0,5 litra mleka, czyli 2 szklanki po 250 ml. Jedna. I druga. I to zagotujemy. Mleko się gotuje, a my w tym czasie pokroimy nasze galaretki. Nie jest tak łatwo je odczepić na drobniejsze części. Nie chcę w misce kroić, gdyż... Ale chyba w misce pokroimy. Tylko takim miękkim, żeby nie porysować miseczki. Już raz porysowałam. Kroimy drugą galaretkę. To już teraz bez podważania. Stwierdziłam, że jednak nie na desce, tylko lepiej w misce. Na drobną kosteczkę. To były dwie takie płaskie, szerokie talerze, jak gdyby miski. Wymieszamy obie galaretki. Kolorowo. Teraz spróbujemy 3 krążki uzyskać z tego ciasta. Nie jest ostry ten nóż. Jeden krążek już jest ucięty, teraz drugi. Zamykam to w obręczy. I teraz czekamy na masę białą. Mleko się jeszcze nie zagotowało. Do gorącego, bardzo gorącego, no gotowało się mleko. Do gorącego mleka wstawiamy dwie takie z lekkim skórkiem łyżki żelatyny. I mieszamy to. Ja to wezmę czepaczką, dokładnie się wymieszę. Żeby rozpuściła się nam żelatyna. Po rozpuszczeniu żelatyny odstawiamy w chłodne miejsce, żeby masa nam wystygła, ale nie do lodówki, żeby nam nie stężała, tylko wystygła. Czekamy, aż wystygnie mleko. Gdy prawie całkiem wystygnie nasze mleko, dodajemy do niego 600 ml śmietany, kwaśnej śmietany i mieszamy z mlekiem, ale musi być mocno wystudzony. Po dokładnym wymieszaniu odstawiamy do, już teraz można do lodówki i pilnować, żeby masa jak zacznie gęstnieć, będziemy wylewać ją stopniowo na nasze ciasto. Biała masa nam tężeje, a my w tym czasie rozłożymy trochę tych galaretek naszych kolorowych. Połowę. No już połowa jest.
Gdy masa już nam lekko tężeje, jak widać, o, nie wiem czy Państwo widzą, wylewamy ją na pierwszy placek, połowę z tej masy. Muszę zajrzeć, czy jest już połowa, jeszcze troszkę i rozprowadzimy. Nie wiem, czy to już połowa. Może jeszcze słuszkę dam. Już nie wkładamy tej masy do lodówki, żeby nam czasami nie zastygła całkiem. Położymy następny blat. Wstawimy na 5 minut do lodóweczki i wyciągniemy zaraz. Po 5 minutach na ciasto wykładamy następną porcję galaretek. I wylewamy resztę naszej masy. Przykrywamy ciastem. Tutaj daję górę do środka, żeby było równe, ładne, równe. I znowu wstawiamy do lodówki. Teraz już na jakieś pół godziny. Później polejemy całe ciasto czekoladą. Po pół godzinie przygotujemy polewę czekoladową. Ja mam tutaj taką gotową, tylko muszę rozpuścić. Można też z tabliczki czekolady plus dwie łyżki mleka plus łyżka masła na gorąco rozpuścić. Ja mam tutaj taką czekoladową. Ją rozpuszczę w mikrofalówce. Czekolada już gotowa. Po 3 minutach w mikrofalówce rozpuściła się nam nasza polewa czekoladowa. U nas też już można dostać gotowe polewy czekoladowe, także można skorzystać. Teraz jest to ona gorąca, więc na ciasto na razie poczekamy, aż wystygnie troszkę. Będziemy polewać. W tym czasie ciasto obkroimy po bokach. Pomalutku nasze ciasto obkroimy. Widzę, że stężała masa. Ściągnęłam naszą obręcz, tak ciasto wygląda. Teraz po wystygnięciu czekolady będziemy polewać ciasto. Nasza glazura czekoladowa trochę wystygła, nie jest już gorąca i polewamy nią ciasto. Polewamy też troszkę boki, aczkolwiek nie jest to prosta sprawa. Tak rozsmarowujemy. Nasze ciasto gotowe. Można posypać się zmielonymi orzechami, czy wiórkami kokosowymi, czy czymś innym, jakimiś cukiereczkami. Teraz dajemy ciasto do lodówki.